Hej, cześć, witajcie w naszym Bychawskim Centrum Kultury, w naszym programie Perspektywy Młodości. Dzisiaj moim gościem jest Beata. Beata jest autorką odpowiadania Deadline oraz tancerką i trenerką Fire Show. Cześć, Beata. Cześć, miło mi. Okej, może zacznijmy od twojej przygody z pisaniem. Powiedz mi, jaka była twoja inspiracja do napisania twojego opowiadania? To była praca w korporacji, niestety. I całe opowiadanie jest inspirowane tym, co widziałam podczas mojej pracy, to, co się działo wokół mnie, i chciałam w pewien sposób przekazać moją perspektywę i zmusić do myślenia, tak żeby czytelnik się zastanowił, czy przypadkiem to, co robi, jest rzeczywiście tym, co chce robić w życiu. Bo nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że nasze decyzje nie są dyktowane przez nas samych, tylko przez kogoś innego. Okej, czyli twoje opowiadanie było odzwierciedleniem twojego życia. Trochę tak, do pewnego stopnia. Ile trwa wydanie dzieła? No to zależy dużo od wydawnictwa, bo każde wydawnictwo pracuje inaczej, na innych zasadach. No, u mnie to było tak, że ja we wrześniu wysłałam propozycję wydawniczą. Odpowiedź dostałam dość szybko, bo w grudniu. Z kolei opowiadanie zostało wydane w lutym. No, więc tak od grudnia do lutego 3 miesiące trwał proces taki wydawniczy, redakcyjny, gdzie moim zdaniem to jest bardzo szybko. To był bardzo szybki proces, przyspieszony bym powiedziała, no bo tak naprawdę to zależy od wydawnictwa, długości opowiadania, od wielu czynników. Okej, a jaka była twoja reakcja na to, że twoje opowiadanie zostanie wydane? Opadłam na podłogę, położyłam się na podłodze i nie mogłam wstać z emocji, bo to był mój debiut i To był dla mnie taki ładunek emocjonalny, także to był piękny dzień, po prostu leżę na podłodze i wołam do mojego partnera, pomóż mi wstać, bo ja nie mogę. Okej, okay, jak wcześniej wspomniałam, oprócz pisania interesujesz się także tańcem Fire Show. Mhm. Powiedz mi, kiedy zaczęła się twoja przygoda z tym stylem tańca? I to jest wspaniałe pytanie, bo ta przygoda zaczęła się kilkanaście lat temu, ale ważne jest gdzie, bo zaczęła się tutaj w Bychawie. Wow. Tak, na ruinach zamku była taka impreza Celtic Fire Days, gdzie była muzyka celtycka i pokazy tańce z ogniem. A ja, że byłam fanką muzyki celtyckiej, no to oczywiście musiałam się tam zjawić i pierwszy raz widziałam pokazy tańce z ogniem, gdzie w ogóle wśród tych ruin, które zostały też pięknie oświetlone, wśród tej muzyki celtyckiej granej na żywo, to było magiczne doświadczenie i tak nawiasem mówiąc, bardzo żałuję, że ta impreza już nie jest organizowana, ale może to będzie taki hint, że może warto by do tego wrócić. Ale wracając do samej przygody z Fire Show, to wtedy tak zafascynowało mnie to, ale nie myślałam, żeby sama się zająć tańcem z ogniem. Z kolei jakiś czas później moja znajoma zapytała mnie, czy nie chciałabym pójść na trening tańca z ogniem. I na początku moja odpowiedź była, nie, bo to w Lublinie, musiałabym dojeżdżać, no nie. Ale coś mi wierciło w głowie taką śrubką, idź. I ja poszłam na ten trening i ta jedna decyzja zmieniła naprawdę całe moje życie, bo zakochałam się w tym. Zaczęłam działać aktywnie w tańcu z ogniem, plus tam poznałam mojego partnera, z którym jestem do dziś. Więc jedna decyzja zmieniła całe życie. O, love story z filmu z Netflixa. Aha, oczywiście. Okej, okay, a co jest takie, poza motywacją, o której już wspomniałaś, co jest takie najtrudniejsze w tej dyscyplinie? Jeśli chodzi o Fire Show, to trening. Bo o ile pisanie jest takie, że mamy to tak naprawdę w sobie. Bo od dziecka mówimy, od dziecka uczymy się pisać, i używamy tego słowa pisanego czy mówionego. Z kolei trening Fire Show to jest po pierwsze oswajanie z ogniem, po drugie to są umiejętności fizyczne, koordynacja ruchów, praca ze sprzętem i to wymaga ogromu pracy, ogromu cierpliwości, bo to jest też żonglerka swoją drogą i takiego uporu. Uporu, dobrze mówię, nie? Chyba tak. Trzeba być po prostu upartym, żeby nie poddać się, nie przestać. Ale to wszystko się sprowadza do tego, nie poddawaj się. Jezu, to wy wszystko wymieniłaś i wydaje się, że to jest mega trudne. Nie jest to łatwe, przyznam. Dobra, czyli się zgadzamy. Łatwe nie jest, aczkolwiek jest
piękne, jest fascynujące, jest rozwijające i warto. Okej. Jak wspomniałam wcześniej, zajmowałaś się, nie wiem, czy teraz się zajmujesz, trenowaniem osób? Tak. Zajmujesz się dalej? Teoretycznie, na razie mamy przerwę wakacyjną, aczkolwiek mam nadzieję, że od września wrócimy do treningów. Tak, od września zapraszam na treningi. Fajne show do Beaty u nas w Beceku. Dobra, a powiedz mi, jak przezwyciężyć te wszystkie trudności, o których wymieniłaś? No, to jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że każdy będzie miał inną odpowiedź na nie. Trzeba wejrzeć w siebie, zastanowić się, co mnie blokuje i z tym walczyć. A to na pewno będą różne rzeczy u każdej osoby. Dobra. Czy masz jakiś taki swój ulubiony występ, może taki talent show, pokaz, który zapadł ci tak szczególnie w pamięć, poza tym, którym już, o którym nam już powiedziałaś? Myślę, że pierwszy mój pokaz, który ja wyreżyserowałam, do którego ja zrobiłam muzykę i to był mój pierwszy pokaz taki, powiedziałabym na poważnie, bo były jakieś tam poprzednie, ale one były takie, to były początki, więc one były słabe. Ale to był pierwszy pokaz, z którego byłam naprawdę zadowolona i przez długi, długi czas, jak o nim myślałam, to jeszcze miałam takie motylki w brzuchu, ej, jakie to było super. Okej, a jak ty przygotowujesz się do swoich występów? Bo to jest jednak praca z żywiołem, z ogniem. Powiedz, jak to wygląda tak od kuchni? To zależy, bo wcześniej pracowałam razem z grupą Nizer, gdzie robiliśmy grupowe pokazy. No to zastanawialiśmy się, w jakiej konwencji chcemy to zrobić. Na przykład, czy chcemy użyć folkowej muzyki, folkowa fabuła, czy może mieliśmy też pokaz Postapo, gdzie używaliśmy elektronicznej muzyki, robiliśmy fabułę trochę pod Fallouta. Więc ja bardzo mocno lubiłam się bawić samą fabułą, konwencją, takimi vibesami ogólnie, jakby to powiedzieć. I trenowaliśmy dużo synchronizacji, tak żeby te układy fire show były efektowne. Więc no, dużo pracowaliśmy, bardzo dużo pracowaliśmy w tym, czy muzyka, czy stroje. Ogrom pracy takiej grupowej, gdzie każdy musiał dołożyć swoją cegiełkę. Natomiast teraz już nie działam w grupie, ale działam z moim partnerem na zasadzie znajomi chcą, żebyśmy wystąpili na weselu. No to okej, jest jasne, że to zrobimy. Pierwsze, o co ich pytamy, to do jakiej muzyki? Bo muzyka trochę dyktuje, jak będzie ten pokaz wyglądał. A wiem, że pary, na przykład jak my tańczymy dla par młodych na weselach, no to oni lubią mieć na przykład swoją ulubioną piosenkę. Przykładowo dla naszych znajomych robiliśmy do muzyki Rammsteina. No to zrobiliśmy to w konwencji metalowej. Byliśmy ubrani na czarno, miałam czarne usta. No i było intensywnie. Z kolei ostatnio też robiliśmy u znajomego, który chciał nam grać na żywo, ponieważ ma swój zespół, on bębni na dżembę. Mieliśmy do tego dudy, więc to była totalna improwizacja, ale też ta muzyka, te vibesy podyktowały, że ten pokaz był bardziej taki wesoły, uśmiechnięty i lekki. Więc to też jest takie wyczucie wszystkiego wokół, muzyki, atmosfery, co do czego pasuje. Okej. Do początków twojej kariery takiej na Facebooku dogrzewam się do 2010 roku. Czyli już kawał czasu. Powiedz mi, jak widzisz swoją przyszłość związaną z tańcem? Przyszłość? Tak. Myślę, że skupię się na nauczaniu, na przekazywaniu tej wiedzy, którą mam młodym osobom. Mam nadzieję, że zaszczepię tą miłość do ognia młodszemu pokoleniu, no bo ja już 30, to już emerytura czeka. Już mniej się ma siły na takie występy, więc raczej patrzę w tym kierunku, że chcę nauczyć młodsze pokolenie, natomiast wiem, że z ogniem sama się nie pożegnam, bo to się po prostu kocha chyba do końca życia i raz na jakiś czas trzeba wyjść i zatańczyć z ogniem. To uzależnie. Och, tak. Okej, a co daje ci większą taką radość, takie spełnienie? Jakie twoje hobby? To pisanie. I zawsze to było pisanie i zawsze wszystko się sprowadzało tak naprawdę do pisania, tylko nie byłam tego świadoma.
A mam wiele hobby, bo na przykład też śpiewam w zespole. Więc i śpiewanie, i taniec z ogniem, to wszystko sprowadza się do tego, że to mi pomaga otworzyć swoją wyobraźnię na nowych ludzi, na nowe doświadczenia i to wszystko wykorzystać w pisaniu, które jest moją wielką miłością życiową. Nie wiedziałam, że śpiewasz w zespole. A tak, śpiewam w zespole. Po prostu tego wszystkiego jest za dużo, co ja robię. Dobra, to może trochę podpytam trochę o twój zespół. Ja śpiewam w zespole Bergamaska. Gramy muzykę historyczną. Śpiewamy głównie na imprezach historycznych, rekonstrukcyjnych. To, co nas wyróżnia, to jest to, że nasza członkini zespołu wyszukuje historyczne utwory o treści sprośnej, obraźliwej. Więc to są bardzo ciekawe utwory. Oczywiście gramy też poważne utwory, ale specjalnie dla rekonstruktorów chcemy przybliżyć im prawdziwą historię i po prostu te sprośne piosenki istniały od zawsze. Dobra, to ja może przejdę do tej takich poważniejszych utworów. Mhm. Powiedz mi, jakie utwory na przykład wykonujecie? Wykonujemy utwory średniowieczne, renesansowe, głównie z tego okresu. Okej, okay. To może jakaś wizualizacja? Nie, to inaczej się mówi, tak? Myślę, że zapraszam na mojego Instagrama, pewnie będą gdzieś linki podane. Będzie opis, tak? Zobaczyć i posłuchać. Czyli nie będzie na żywo? Nie. No dobra. Dobra, to może tak na koniec. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać twoim czytelnikom, a naszym słuchaczom? Myślę, że wszystko to, co chcę przekazać, jest w mojej twórczości, okay. Więc zapraszam do zapoznania się z nią. Można wejść na mojego Instagrama i przejrzeć, bo ja tam się dzielę i tańcem z ogniem, i pisaniem, i śpiewem, więc... Śpiewem chyba trochę mniej? Troszkę mniej. Bo nie wyczaiłam tego. Troszkę mniej, ale postaram się poprawić, bo dobra, rzeczywiście trochę zaniedbałam, ale wszystko to, co chcę przekazać, to tam jest. Natomiast tak na koniec to tylko powiem, że nie można się bać tworzyć. Dobra, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia, gdy już twoja książka będzie dostępna w sprzedaży. Oby, trzymamy kciuki. I zapraszam znowu na fufę naszą tutaj. Przyjmuję zaproszenie, dziękuję. Dobra, trzymam za słowo. Dziękuję za wysłuchanie naszego materiału. Zachęcamy do udostępniania, komentowania oraz polubienia naszego materiału. I zerknijcie do opisu.